dzień. Państwo przywitać na dzisiejszej konferencji. Badanie polegało na analizie sposobu zarządzania i realizacji projektów badawczych. 19 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja Ośrodka Przetwarzania Informacji, podczas której zaprezentowano wyniki badań dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z badań tych wynika m.in., że naukowcy są zachowawczy w swoich działaniach, a kompetencje mają różne, przeważnie słabe. Jednak osobowości predysponują ich do bycia bardzo dobrymi przywódcami w zakresie badań, w przemyśle i nauce. Na koniec odbył się panel dyskusyjny, podczas którego dyskutowano o wykorzystaniu potencjału prac badawczo-rozwojowych w Polsce.